Witam Państwa na kolejnym wideo z cyklu MetaTrader bez tajemnic. Dzisiaj powiem o stoplosie kroczącym, czyli o trailing stopie. Przypomnę też te podstawowe pojęcia, czyli czym jest w ogóle stop loss, take profit, powiemy sobie też o break even point. Także przejdźmy od razu do, do schematów. Na początku, może przypomnijmy tylko pokrótce, pierwszy skrót. SL, czyli, e, czyli stop loss, e, oczywiście jest to zlecenie, które będzie zamykało nam pozycję stratne, jeżeli rynek pójdzie nie w naszym kierunku, czyli załóżmy, że mamy do czynienia z trendem wzrostowym, z jakichś powodów otworzyliśmy pozycję e, krótką, czyli pozycję sprzedaży, jednak rynek poszedł dalej do góry, no to możemy się tutaj zabezpieczyć zleceniem stop loss jeżeli rynek pójdzie w przeciwnym kierunku do naszej pozycji Pójdzie dalej, no to w tym miejscu zostaną zaksięgowane e, straty, ale już ten dalszy ruch nas nie dotyczy. Także zlecenie stop loss SL służy do zabezpieczania się przed zbyt dużymi e, stratami. Jeżeli chodzi o drugi skrót TP, oczywiście jest to take profit, e, zlecenie, które będzie księgowało nasze zyski. Czyli możemy rozważyć sytuację podobną. Mamy do czynienia z trendem wzrostowym, otwieramy pozycję długą pod kontynuację tego ruchu i gdzieś wyżej, załóżmy na tym poziomie, chcemy te zyski zaksięgować. Tutaj możemy ustawić nasz Take Profit wtedy też jeżeli rynek tam dojdzie no to tutaj po takiej cenie zostanie ten zysk zaksięgowany, czyli od naszego zlecenia do poziomu do poziomu take profit co warto tutaj wspomnieć, take profit on może być zrealizowany z poślizgiem tak samo jak, tak samo jak i stop loss, tylko że take profit z poślizgiem będzie na naszą korzyść, bo będzie to dla nas cena lepsza, natomiast stop loss jeżeli tutaj byłby stop loss, on również może być podczas danych, czy podczas Jakichś ważnych wydarzeń makro może być wybity z jakimś poślizgiem. No i stop loss niestety będzie z tym niekorzystnym poślizgiem dla nas, a take profit z poślizgiem, jeżeli już, no to zawsze korzystnym. Trzeci skrót tutaj do przypomnienia: BE bądź BEP, czyli Break Even Point. Jest to sytuacja, kiedy przestawiamy stoplosa na tak zwane już zero, czyli w momencie nawet jeżeli rynek zawróci, to my na takiej pozycji nie stracimy. Czyli jeszcze raz rozważmy sytuację z trendem wzrostowym, otwieramy pozycję długą, rynek idzie w naszym kierunku i stoplos, który gdzieś wcześniej mieliśmy tutaj niżej, żeby się zabezpieczyć przez ewentualnymi stratami, przestawiamy gdzieś wyżej, czyli poniżej ceny, tutaj mamy cenę aktualną, ale powyżej naszego wejścia w zlecenie. Czyli tutaj było zlecenie, a stop rozdajemy teraz e, powyżej. E, break even point to jest dokładnie e, wtedy, jeżeli. Po zejściu ceny wybije nas na tak zwane 0, czyli ten stop loss będzie bardzo blisko naszego wejścia, albo czasem mówi się, że na plus 1 pips czy 0. Ogólnie, break even point no to jest wtedy, kiedy po wejściu w pozycję, po jej zabezpieczeniu na niej nie stracimy. Czyli nawet jeżeli rynek zacznie zawracać i wybije naszego stop lossa, no to my wtedy nie mamy, nie mamy straty, nawet jak ten rynek zejdzie tutaj. Niżej, czyli przestawienie stop lossa na zero, no to jest właśnie to BE. Jeżeli chodzi natomiast o, o to, o czym będziemy mówić, czyli o stop-lossa kroczącego, o trailing stop lossa, jest to narzędzie wbudowane w MetaTradera, które pozwala nam na automatyczne przestawianie stop-lossa. Czyli załóżmy taką sytuację. Znowu mamy do czynienia z trendem wzrostowym i tutaj wchodzimy na przykład w pozycję długą. Tutaj zaznaczymy może to innym kolorem. Czyli po wybiciu szczytów zdecydowaliśmy się e, otworzyć pozycję e, długą. E, I teraz rynek zakładamy, że idzie dalej do góry. Rynek idzie dalej do góry. I załóżmy, że ten zysk, który tutaj mamy, to jest już e, plus 20, e, 20 pipsów. I teraz, jak ustawić taki trailing stop, oczywiście zaraz pokażę na platformie, natomiast jeżeli ustawilibyśmy taki nasz trailing stop na plus 20, to w momencie, jeżeli rynek zrobi te 20, 21 i tak dalej, to nasz stop loss będzie przestawiany, czyli w momencie plus 20 pipsów, nasz stop loss, Zostanie na przykład przestawiony z tego e, początkowego poziomu, jeżeli go mieliśmy, natomiast jeżeli nie mieliśmy w ogóle stop lossa, o to on się nam dopiero pojawi tutaj, czyli zostanie nasza pozycja zabezpieczona 20 pipsów od ceny obecnej. Jeżeli rynek pójdzie kolejne, na przykład 5, 10 pipsów, to tutaj już mamy plus 30, ale trailing stopa ustawionego na 20 cały czas mamy i wtedy nasz stop loss, on sam będzie się podsuwał o 20 pipsów od ceny, czyli od ceny do tego miejsca będzie cały czas to 20 pipsów. Jeżeli pójdzie kolejne 10, kolejne 20 i z całej pozycji będziemy mieli już 50, to nasz stop loss wtedy zostanie automatycznie przestawiony na plus 30, czyli 20 pipsów niżej. Czyli trailing stop loss to jest nic innego jak stop loss Automatycznie przesuwany w określonej odległości od ceny maksymalnej. Czyli, jeżeli nagle tutaj pojawiłaby się jakaś szpilka do góry, bardzo silne wyrzucenie, to automatycznie ten stop loss cały czas on będzie przesuwany. I schematycznie, jakby to narysować tym kolorem czerwonym, to on cały czas tutaj będzie. Coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, co każdy tak naprawdę wybicie nowego maksimum, ten stopos będzie zszedł cały czas coraz wyżej. Tutaj akurat mówiliśmy sobie o plus 20 pipsach, można to ustawić właściwie na każdą dowolną e, wartość, czyli tak to wygląda schematycznie. Teraz zobaczmy na platformie, jak taki trailing stop ustawić a ja tutaj przed chwilką wrzuciłem jakieś zlecenia. E, przykładowe, poglądowe, żebyśmy mogli na nich takiego trailing stopa ustawić. Zajdę do bardzo niskiego interwału czasowego. No niestety jakiś większy ruch tutaj nam się nie pojawił. Wrzuciłem dwie pozycje tak, żeby, żeby na którejś z nich takiego stop lossa można było ustawić. Najwyżej chwilkę poczekamy. Ustawię na obu pozycjach, czyli mamy tutaj jedną pozycję długą, drugą pozycję krótką i teraz załóżmy, że jeżeli rynek spadnie, to zlecenie nam niepotrzebne. Jeżeli rynek spadnie, to ja chciałbym mojego trailing stopa ustawić na przykład e, po dojściu do tych dołków, żeby ta pozycja zabezpieczyła mi się już na zero, czyli na ten tak zwany break even point. Tu jest około 10 pipsów. Czyli jeżeli teraz ustawię na pozycji krótkiej prawym przyciskiem tutaj trailing stop e, i dam 10 pipsów, czyli to będzie 100 punktów, 10 pipsów to teraz w momencie, jeżeli rynek spadłby mi do tego miejsca mój stop loss automatycznie powędruje tutaj, jeżeli rynek spadłby więcej, no to o każde kolejne wybicie nowego dołka on będzie przestawiany znowu o te 10 pipsów od ceny minimalnej, więc teraz możemy chwilkę tutaj poczekać, aż ten rynek nam się rozwinie i zaraz zobaczymy jak ten stop loss się e, przestawia. To samo mogę też zrobić na tej drugiej pozycji zobaczymy jeżeli będzie to ruch w górę czy ruch w dół no to tak samo ten stop loss nam się powinien przestawiać może żeby to było lepiej i szybciej widoczne damy tylko 5 pipsów na plusie i dla tej wcześniejszej pozycji też tylko 5 pipsów no i czekamy aż rynek wyjdzie na plus 5 albo na jednej pozycji albo na drugiej i zaraz zobaczymy jak to się tutaj na platformie odbywa Jak widać, nasz automatyczny stop loss został przestawiony. Rynek wybił nowe dołki, właściwie doszedł do, do tych dołków tutaj z godziny 13.10. Pozycja została zabezpieczona i od razu na pierwszym lokalnym odbiciu została ona wybita. Natomiast jak widać, pozycja zamknięta tutaj na, na plusie. Także stop loss zadziałał. Gdybyśmy ustawili oczywiście większą wartość 10, 15, 20 pipsów, no to został on by przestawiony dopiero później. Także tak to wygląda w praktyce. No najlepiej nie ustawiać tych stoposów kroczących zbyt płytkich, no bo może się zdarzyć taka sytuacja jak teraz, że rynek spadnie, zostanie pozycja zabezpieczona, zaraz nas wybije i dalej ruch będzie kontynuowany. Ok, z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję Państwu za e, uwagę, mam nadzieję, że się podobało i oczywiście zapraszam na kolejne e, odcinki. Do usłyszenia.